Panie trenerze, rozmawiamy na kilka dni przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Okres przygotowawczy jest zakończony. Tuż przed nim rozmawialiśmy i miał pan określone plany. Jak je pan zrealizował? Czy jest pan zadowolony? No, jestem generalnie zadowolony. Jasne, że może nie do końca, bo zawsze chcę, żeby było jeszcze lepiej, 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 ale tak jestem zadowolony, co udało się do tego momentu wykonać, zrobić. I tak. Gdyby mógł pan wstawić taką szkolną ocenę, to jaka by to była ocena? No, to bardzo trudno wstawić jakąś ocenę. Po prostu życie jest życie, mamy jakieś tam problemy, spróbujemy ich rozwiązać. No, lepiej stawić oceny tam już w trakcie sezonu, po jakimś, kiedy zagramy mecze. Teraz ciężko, tak wszystko mniej więcej idzie w dobrym kierunku. Podkreślał pan, że pana zespół, tak zawsze pan podkreślał właściwie, że pana zespół powinien grać dobrze w obronie i być takim zespołem walecznym, takim, który oddaje z siebie wszystko tak naprawdę. Czy po tych sparingach jest właśnie pan z tych elementów zadowolony? Z takich, o których pan mówił? To dobre pytanie. To nie do końca. Byli mecze, których graliśmy tak właśnie jak trzeba. I jak ja chcę, jak my chcemy, cały zespół. A byli mecze, gdzie zdecydowanie wyglądaliśmy słabiej i właśnie nie pokazywaliśmy takiego, no, takiej woli walki. I to nie chodzi, że to było przedsezonowe mecze, to mecz jest mecz, tak? Trzeba cały czas grać na 100%. I to jest taka nasza praca i tak musimy robić. To może to z różnych powodów to było, ale trzeba zrozumieć, że mamy nowy zespół. Wszystko teraz składa się od małych rzeczy, to idziemy do przodu i myślę, że cały czas powinno być lepiej. Kacpra Młynarskiego zastąpił Daniel Wall. Nie zdradzimy wielkiej tajemnicy, jeżeli powiemy, że na stole u pana prezesa była oferta również Bigusa. Wybrał pan Daniela Walla, bo chciał pan tą koszykówkę przyspieszyć. Nie tylko dlatego, bo Rafał Bigus jest taki typowy środkowy. My mamy na tej pozycji Cezary Trybański i to bardzo takie, można powiedzieć, styl tych zawodników jest podobny. To nie chcieliśmy mieć takich dwóch podobnych zawodników. A Daniel, on... Potrzebowaliśmy Polaka na pozycję 4 i myślę, że on może dać nam dużo. No dobrze, to wróćmy jeszcze do tego Kacpra Młynarskiego, który, no, być może można było się spodziewać chyba trochę po nim więcej. Tak patrząc po sparingach, nie był chyba pan do końca też zadowolony z tego, jak reagował na to, co na przykład mówi rozgrywający. Tak mi się wydawało, przynajmniej z tego, co widziałem. Chyba nie do końca też słuchał takich taktycznych porad. To jest, mam rację, czy tak nie było? Nie, chyba nie ma pan racji, bo on naprawdę słuchał wszystko, próbował robić jak najlepiej i bardzo dobrze pracował na treningach i naprawdę, no, po prostu myślę, na tej chwili może my potrzebowaliśmy i zawodnika innego planu, drugiego planu i to dlatego zadecydowaliśmy go zmienić. To była naprawdę, nie była to łatwa decyzja, bo już on trenował z nami dłużej niż miesiąc, to zawsze jakoś tak już był takim, no, część zespołu, tak, i jest zawsze bardzo ciężko z takim zawodnikiem, no, powiedzieć mu dziękuję. I naprawdę mogę tylko dobre słowa powiedzieć o tym zawodniku. I były tam różne opinie. On wszystko robił, starał się, robił jak najlepiej. No po prostu może w takiej systemie, co my mamy, on po prostu mu było tak, nie był to jego zespół. Okres przygotowawczy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy ten z Dionte Bonem.
i drugi bez Diontae. W tym pierwszym wydawało się, że Polfarma jest na fali wznoszącej. W drugim wygraliśmy jeden mecz, trzy przegraliśmy. Jest jakaś wyrwa po nim. Czy wie pan, jak ją załatać? To zawsze po każdym, każdy dobry zawodnik, jak jest dobry zawodnik, zostawia jakąś, jest dziura, tak, powiedzmy. Wszyscy pamiętamy, jak był w zeszłym sezonie, jak dostał kontuzję Ben McCauley, od razu była też widoczna taka dziura w zespole, bo Deonta też wykonywał, bardzo dobrze wyglądał na treningach, na sparingach i później widać ten brak jego, tak, i podanie, i sam może zdobywać punkty. Ale no to takie życie jest i myślę, że naprawdę cieszę się, że w ogóle mieliśmy cały zespół taką możliwość z nim pracować i teraz nawet lepiej widać, czego nam brakuje. A czy uda się załatać dziurę pod Diontae? Wiadomo, że do niedzieli nie zdążymy sprowadzić się nowego rozgrywającego. Pojawi się on prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Nie, to jasne, że tą dziurą spróbujemy jakoś tam ukryć, schować, ale to nie będzie łatwo i coś tam na pewno ten brak będzie widoczny. No i na tą chwilę jedynym rozgrywającym jest Ovidius Varanauskas, którego zna pan bardzo dobrze ze Statyby Wilno. Czy myśl pana zaskoczył, będąc już tutaj w Starogardzie? Ovidius? Mhm. Nie bardzo ciężko mu zaskoczyć mnie, bo naprawdę bardzo dobrze go znam. Pracowaliśmy razem wcześniej, ale wszystko tak jak jest. On jest naprawdę świetnym profesjonalistą, pracuje bez, nie ma dodatkowo cały czas. Wszystko co trzeba to robi, ale jasne, że mu nie jest łatwo, bo to jest pierwszy jego sezon poza Litwą, jest młody chłopak, od razu ma takie, powiedzmy, duże odpowiedzialność, bo jest na razie jedynym rozgrywającym w zespole. To nie jest łatwo i trzeba to zrozumieć, bo on nie jest bardzo, bardzo doświadczony grać, ale to, co on robi, tak jak on gra, to ja jestem zadowolony z tego. Wielu kibiców zastanawia się nad Michaelem Hicksem, bo przyzwyczajeni są do tego, że jego zdobycze punktowe to jest 20+. Śledząc statystyki, patrząc na jego grę, wydaje się, że widzi pan inną rolę dla niego w tej drużynie. Nie tylko typowego strzelca. Nie mam nic przeciwko, jak on będzie miał 20+, ale to musi być korzystne dla zespołu, żeby wygrywaliśmy mecze i on dodawał swoje punkty. Ja wiem, co on potrafi, że on może naprawdę zrobić, zagrać bardzo dobre mecze i bardzo nam pomóc. I on jest bardzo ważnym zawodnikiem w zespole. No, ale też wszyscy Polscy go zna. Wie, co on może zrobić, że jest świetny strzelec. Także mu jest bardzo ciężko i próbujemy my znaleźć jego tam pozycję, żeby on sobie odnalazł, tak? Ale z drugiej strony zawsze takie zawodniki jak on, tak samo wysocy zawodniki, jest trochę uzależniony od rozgrywającego. Czy dostanie podanie w czasie, oni nie mają za dużo wolnych pozycji, tak? Ale kiedy mają, to ta piłka musi być w nich w rękach i to czasami u nas na razie tak jest momenty, kiedy to szwankuje, ale tak to wszystko jest.